Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek Resident Evil, moi kochani. I nie ukrywam, że jestem zadowolony z tego kadru, bo całkiem spoko wyszedł. Moi kochani, dzisiaj porozmawiamy, witam was jeszcze raz, porozmawiamy sobie na temat intro Spider-Verse, czyli Spider-Manie, jakby drugiej części historii Milesa, Moralesa, a dokładniej o tym, jak to wszystko zostało przedstawione. I tutaj bardziej skupię się... Leon, the stairs! Stay back. Muerte! Jest źle. Now! Okej! Okay. Uratuj Leona. Dobra, widzę, że bardzo chce się pan do mnie dostać. Słuchajcie. Kurwa, gramy Ashley, dlaczego? Holy shit! Gra zamienia się w horror. Wyciągaj broń, Ashley. Będziemy się trzaskać. Holy smoke, to będzie straszne. Dzień dobry. W ogóle ciekawostką, zanim jeszcze zaczniemy temat pająka, jest to, że jako Leon, jak próbujesz jej zajrzeć pod kiecę, w sensie kamerą, to ona się zasłania. Postaram się to zrobić, jak tylko odzyskam władzę nad Leonem. Tymczasem, moi kochani... No właśnie. W poprzedniej grze to było dużo bardziej straszne. To jest taki chyba tani jumpscare w tym momencie. Niemniej jednak, wróćmy do tematu, o którym chciałem z wami porozmawiać. A, już rozumiem. Ciekawostka. Ciekawostka, moi kochani. Na takiej samej godzinie ustawione są zegarki w Silent Hill. Ale ja nie o tym. Chciałem porozmawiać na temat. Chciałem to rozbijać już. The resting for where suns at the chosen time. The Lord blessing you seek have courage and fear no darkness. Fear no darkness. Dobra, no ale to jakby najpierw muszę znaleźć jakąś wskazówkę. Słuchajcie. Głównym tematem miał być Spider-Verse i też będzie. Przez to, że ta gra... Znaczy, czemu ja zawsze mówię o grze? Przez to, że ta... że ten film, ta animacja właściwie, tak chciałem powiedzieć, ta animacja, dlaczego zawsze wchodzi mi ta gra, nie wiem, chociaż się domyślam. Jest tak skomplikowana, ale z drugiej strony tak fenomenalnie, kurwa, śliczna, to... A mam tutaj ten? Mam. Mogę sobie nawet tu łazić. Znaleźć coś w sumie. Czy on się rusza? Nie, Boże. Bardzo nie chciałbym, żeby to się nagle ruszyło. Chociaż boję się, że tak się może wydarzyć. A tutaj, czy ja mogę sobie tutaj coś otworzyć? Kluczem, kurwa, nie mam klucza. O mój Boże. Swoją drogą, najsłabszą częścią tej gry jest... Tu i tam, gdzie jesteś. One się zaczną, kurwa, ruszać, jak Boga kocham. Dobra, tu mogę sobie wejść. Muszę się otworzyć. Opuścić sobie schody, okej. Hidden staircase?
It must lead to a secret room or something. No, zasadniczo jak ktoś ukrywa schody, to które mają prowadzić do kogoś. Widzicie dużo tematów, bo właśnie wyruszyliśmy na zupełnie inną przygodę. I nie wiem, czy już wam to mówiłem, ale gracze oceniają tom... kolejny jakiś. Gracze oceniają tom, czy tą sekwencję... Zobaczę. Okej, kurwa, coś tam łazi, zajebiście. Dawno się nie wystraszyłem w Rezydencie. Oceniają... Kurwa! Oh shit! Holy shit! O! Kurwa, wiedziałem! Na chuj mi te klucze! Do chuja wafla! Ha! Nie wiem, czy to był dobry ruch. To był zły ruch, muszę tam wrócić. No jak ja mam to kurwa zrobić? Jak ja mam to zrobić? Nawet nie mogę się przed nimi bronić. Patrzcie, co tu się dzieje. Raczej im nie ucieknę. Which one is it? Kurwa, oczywiście, to musiało się tak skończyć. Czy ja umrę teraz? Czy oni mnie przestali atakować? W momencie, kiedy wybieram klucze. No tak, udało się. Spierdalamy stąd! Holy shit! Damn! Więc... Oczywiście, że nie. A, tędy. Spadamy. Ponad 100 osób odeszło z firmy Sony Animations przez wzgląd na tą animację. To chciałem powiedzieć. Ale faktycznie animacja jest przepiękna. Nie będzie mi się to inaczej, ja nie będę się skupiał na fabule. Leon? Ashton, are you okay? Hang on, I'll figure something out. Kurwa, rozkminimy to. Rozkminimy to, bo bardzo mi się nie podoba... Tutaj była na czwartą. Ciekawe, czy jak ustawię tak, jak było. To nie za dużo. Bardzo wiele ludzi od tej... od tego studia odeszło, bo to było kurewsko wymagające. Salazar Family Insignia. Key to getting out of confounded place. To find it must find your way underground. Okej. Ramon Sala. Blessed blue light protect you. Okej. Okej, oczywiście, że to musi być światło. Niebieskie światło. Co jest, kurwa? Siemaneczko. Co to? 11:04. Okej. Maybe... Ale mam wrażenie, że to nie to. W sensie nie... A tutaj coś jest? Ciekawego? O! Ej, teraz mogę to otwierać. Ciekawe, czy... To ma jakiś związek? Ma. Dobra, już wiem, jak rozkminiać te klucze. Podoba mi się. Niech będzie. Będzie trzeba znaleźć jeszcze tamtą. 11:04. Mm.
nie będę się skupiał na fabule. Będę mówił to po raz 10. Okej. Okay. Co się wydarzyło? Otworzyły się drzwi. Dobra. No tak, tak, był. Nie bój żaby, masz niebieskie światło, które ich zamraża. Sprężaj się, Ashley. O kurwa! Holy shit! Ale mi wykurwił. Ale się wystraszyłem. Damn, nienawidzę sekwencji z Ashley. Już to wiem. Ale bardzo ładna animka. Znaczy ta. Potworek w sumie. Ciekawe jak długo mogę go tak trzymać. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Droga jest w tym miejscu. Tędy. Tutaj. I tędy. I tutaj. I jesteśmy. Zajebiście. Chyba nie jest najgorzej. Animacja, jaka jest w tej grze, jest... kurwa, w tym filmie jest zajebista. To jest coś, co tworzy nowy poziom animacji w ogóle w historii tworzenia animacji. Wiecie, na początku były rysowane animacje, potem pojawiła się animacja 3D, która, ona nie była zła. Nie mogę tego powiedzieć, że była zła, bo na przykład Shrek to fenomenalne rozwiązanie. Ale również... Ale również... wszelkiego rodzaju Pixar i tak dalej, wiecie. Wiecie, o czym mówię. Kurwa mać, ale grubo. O, tu jest, kurwa, tu to wszystko pogaśnie, prawda? Oczywiście, że to wszystko pogaśnie. Jesteśmy w Armory. O, co to? Co to? A, zagadeczka. Zaraz będziemy to rozkminiać. Więc, jak widzicie, moi kochani, wszystko trzeba wcisnąć. Więc jak widzicie, moi kochani, jest to... jakby kolejny poziom animacji. Sorry, ja muszę się chyba tu skupić troszkę. Dobra, ale to chyba wszystko. Wąż, ptak. To ma jakieś znaczenie? This sucks! Ja pierdolę, naprawdę. Są tylko dwa. Stay away! Ja pierdolę, gdzie jest ostatni? Ja pierdolę, ile tego za mną biegnie? Kurwa, ta lampa to jest zajebista! Jesus! Ale tu już nie wejdą, prawda? Tu chyba nie wejdą, zostaną tu na amen, prawda? Prawda?
Boże, jak dobrze. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się tego. Nienawidzę tej gry trochę, nie ukrywam. Czy to będzie to? No, mówiłem, że ogarniam te klucze. Chyba gdzie? Gdzie? Sieć na dupie i się nie ruszał. Ja pierdzielę. Więc... Następstwem jeszcze jednym... Chyba kolejny zapis, nie podoba mi się. Następnym elementem... Następnym elementem, jaki się jakby, wiecie, dzieje z animacją, to jest właśnie animacja taka rysowano-komiksowa. Nie do końca w taki prosty sposób, jak była rysowana wcześniej. Kurwa, na chuj mi ten klocek teraz. Tak jakby... Insygnia. No tak, kurwa, otwarcia drzwi. No, no, don't go out! Dobra, zajebiście. Teraz to chyba nie ma innego wyjścia, trzeba biec. Po prostu. Boję się, że tamto gówno też zgasło, a oni są już kurwa tutaj. A, okej. Okay. Okay. Good night and stay still. Dobra, tego wydżukuję, bo już wiem jak. Chyba wiem jak. Kurwa, jest dobra. Oh shit! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Idealnie stajmowane! Ale to tak miało być stajmowane, prawda? Kurwa, jest tylko gorzej. Jesus! A tutaj co? Na górę? Że oni tu idą. Dobra, ja muszę go tu wymanewrować chyba, bo tu nie ma innego wyjścia. Dobra, stanę sobie... Tak. I obiorę drugą stronę niż on. Ha! 1-0 dla Ashley. Widziałem ostatnio również reklamę w kinie, będąc wojowniczych żółwi ninja. O kurwa, nara. Tędy? Bo nie wiem teraz, gdzie biegnę w sumie. W sumie dobrze pobiegłem. Dlaczego? Chyba, czy ja mam biec naokoło? The fuck? Po mojej lewej są schody. Są faktycznie. Okej. Almost there. I to właśnie, ten klimat kojarzy mi się najbardziej z Residentem. Niemożliwość robienia rzeczy, a potęga Leon! Uciekania. Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec, I'll get you out. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. Koniec chapteru, moi kochani, ale to nie koniec historii, którą chciałem wam dalej opowiedzieć na temat tego, że widziałem trailer wojowniczych żółwi ninja i nie ukrywam, że to jest kolejny jakby element właśnie animacji, czyli ruchomy komiks. Coś, co, o ironio, Max Payne zrobił w trzeciej części, tylko on to zrobił na grze, a nie na...
na filmie. So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Holy shit! Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfect. Super. Dobrze. Same as ever. Okay, I see brave soul. Okay, defeat a strong treat. Dobra. Ale teraz już nie jesteśmy bezbronni. Tylko mamy całkiem sympatyczny karabin i dość dużo amunicji do strzelby, która myślę, że może się przydać. A ja przegapiłem chyba gdzieś tutaj jakiś skarb. Wykorzystam tą chwilę na to, żeby porozmawiać z wami. O, całkiem spoko to wygląda. Jest. Jest, jest, jest. Tędy oczywiście nie przejdę. Nie przejdę, to chciałem powiedzieć. Ale moi kochani, idziemy po rzeczy. Nie wiem jak wam, ale mnie animacja, która się jakby wydarza. Wydarza w... Yes. W całej sadze... W całej sadze animacji, którą możemy obserwować w kinach. Mam takie wrażenie, że to jest dużo, dużo ciekawsza animacja, niżeli taki chamski, ponury trójwymiar. Bez żadnych wyskakujących okienek, coś, wiecie o co mi chodzi. I to jest moim zdaniem dużo ciekawsze. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Bo historia, jaką niesie chociażby nowy Spider-Man, w dalszym ciągu mówię bezspoilerowo. A, to jego mam pokonać. No tak. No dobrze. Idźmy do niego zatem. Halo? Nie, ty masz w dupie, co? Masz w dupie takie zagrywki. All right. Time to get medieval on your asses. Okej. Dobra, pana mniej. Może skupiłbym się najpierw na tym mniejszym drugim. Kurwa, to nie pomaga, god damn it. Nie mogę dać się okrążyć. O! Kurwa, nie trafiłem go, nie wierzę. Okej, okay, jest ich tutaj dalej dwóch. To nic nie zmieniło. To też nic nie zmieniło, szkoda mu nic. To coś zmieniło, ale wciąż jest go za mało. No właśnie. Błąd. Dobra. Oh shit! Zadzwoniłem i to było wszystko, co mogłem zrobić, prawda?
Chłop jest ewidentnie pusty w środku! Oh shit! On mnie zabije zaraz. Nie taki jest plan! Nie taki jest plan! I może teraz... użyjemy naszej armaty małej. God damn it! No dobra, chyba się udało, co? Możemy sobie przejść dalej? Jest tam coś ciekawego dalej? Czy chyba tak... tu wlazłem, żeby go ubić. I zgarnąć parę... chyba tak. Zgarnąć parę tych... no! Tych kamieni od merchanta, który nam wydaje... Chyba to się cały czas tam coś rusza. Nie podoba mi się. Niemniej jednak, kończąc temat już w końcu, bo tak cały czas odchodzę od tematu, wracam do tematu, to jest, musi być dla was zajebiście męczące. Kończąc temat... animacje i te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w kinach, na przykładzie Across the Spider-Verse, nie są wcale tak, jak każdy by sobie myślał, bajkami dla dzieci. Właściwie to nawet na czele z Across the Spider-Verse, bo o ile jest to ciekawa pozycja do tego, żeby sobie obejrzeć... Kurwa, nie mam siły na nich ochoty, ale tu są rzeczy. Ole go, kurwa! Zboczyło chłopa. Raz, dwa, trzy, pyk. Raz, dwa, trzy, a dobra. Jeszcze jeden jest gdzieś. Spinel, tak się nazywa to gówno, którego poszukuję. Posprzątajmy tutaj trochę, bo jakby nie mam... nie mam vibe'u wracać do Ady. Znaczy nie do Ady, tylko do... tylko do naszej cudownej Ashley. Nie mówię, że ratowanie jest złe, ale chyba nie mam na to vibe'u po prostu w tym momencie. Jak mogę mordować rycerzy? No i właśnie, kurde, i tego nie zrobiłem. Tego nie zrobiłem. Tu był ten ostatni klucz potrzebny. Cholera, nie przemyślałem tego. Ale działo się tu wystarczająco dużo, żebym tego po prostu nie ogarnął, więc musicie mi wybaczyć. Niemniej jednak wiem, że mogę sobie wejść tutaj i tutaj też są rzeczy. Czy ja naprawdę przyszedłem tylko dlatego? Moment, jest tutaj coś jeszcze ciekawego, czy mi się tylko wydaje? Mapa, Boże. A jest, tylko ja tutaj nie... A jest. Przecież, że tak. O kurwa, ale bagno. I teraz będę musiał sobie ogarniać te rzeczy. O mój bo... O mój Boże! Siemanko! O... o, siema, hello there. Ale na razie, bo to jest co, assault rifle, okej. Szyszki, brzmi dobrze. Nie spodziewałem się trochę takiego obrotu spraw. Myślałem, że przyszedłem tutaj trochę na darmo, a tu, całkiem fajna spluwa. Czego nie mogę powiedzieć, a tamtego już nie sięgnę, cholera. Spadajmy stąd. Nie chcę tu być, bo tu kurwa mi się nie podoba. Śmierdzi tu! Martwimi rycerzami. Okej. Okay. A, podoba mi się ta gibera. Jest całkiem zacna.
Holy shit! Kurwa, jaki FPS-ik. I tu mamy kolejne rzeczy. Podoba mi się. Sprawdźmy to od razu. Pyk, 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 pyk. A nie, tak, tak, tak. A nie, dobrze było, tak. Muszę to ogarniać, nie? Bo... Mam nadzieję, że ten klucz pomoże mi zarobić, kurwa, worek pieniędzy. God damn it. Dobra, tędy nie przejdę, ale tu jeszcze może coś być. Amunicja do strzelby. Tu nic nie ma, a tutaj było co? Tu były rzeczy. No dobrze. Ciekawe, czy jak ona to pozbierała, to czy ja mam to z automatu, czy to po prostu jakaś ściema. Okej. Okay. Obszedłem dookoła całą miejscówkę. I mogę sobie teraz płynnie zejść na dół. Co mi się bardzo podoba, moi kani, bo na tym film musimy zakończyć. Mam nadzieję, że się podobało. Trochę pogadaliśmy. Dalej czuję, że nie wyczerpałem tematu, ale musicie mi dać szansę, ponieważ nie jest to wszystko, co chciałbym wam powiedzieć, ale również nie jest to... wiecie, jak się gra, to jednak nie jest takie proste, żeby utrzymać tą samą uwagę na takim zajebistym poziomie. Źle. Dobrze. Źle. Dobrze. Także dziękuję wam bardzo i... Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo przy okazji kolejnej części przygód pana... No wiecie, którego. Doskonale wiecie, którego. Pana Leona Kennedy'ego, którą mam nadzieję, że bardzo skutecznie poprowadzę. Tymczasem widzimy się już niedługo. Nice work. I've got something new for you, mate. Bez odbioru. Nie no. Wiecie. Na filmie. So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work.